Dalej pozwolę sobie przejść do poszczególnych reprezentacji, czyli zaczynając teraz od reprezentacji Polski. 15. miejsce Piotra Żyły. Liczyłem na niego jako zawodnika regularnego i nawet bardziej na niego stawiałem niż na Dawida Kubackiego, aczkolwiek dzisiejszy występ, 23. nota w drugiej serii, która wcale nie była zła, bo naprawdę ścisk w drugiej serii, zwłaszcza jeśli chodzi o noty, był ogromny. Wiele różnic na poziomie dziesiątych części punktu, czy w pewnym momencie czołówka mieszcząca się dosłownie w jednym punkcie trzech zawodników, to jest świadectwo tego, że jeżeli są równe warunki, to jednak ta stawka światowa jest wyrównana i się wyrównuje coraz bardziej. I tak samo jak wszyscy inni zawodnicy od szóstego miejsca w dół, wydaje mi się, że Piotr Żyła stracił szansę na turniejowe podium. Dalej mamy Kamila Stocha, 19. miejsce, 25. nota pierwszej serii, 10. nota drugiej serii, drugi skok bardzo dobry, świetna seria próbna, aczkolwiek tak jak mówiłem, Stoch nie jest, wydaje mi się, w takiej formie, żeby być regularny na wysokim poziomie. Może wygrać na przykład w Innsbrucku, może wygrać w Bischofshofen czy jakimś innym pojedynczym konkursie, ale nie wydaje mi się, żeby było go stać, nawet też te rozważania przed turniejem umieszczające Stocha wśród kandydatów, że były jednak mimo wszystko napompowane przez ten konkurs w Engelbergu. Były zdecydowanie na wyrost, bo też nawet Dawid Kubacki nie wykazywał formy, która kazałaby go wstawiać do szeregu z innymi zawodnikami w walce o turniejowe podium. I po prostu Kamil Stoch w tym momencie skacze na miarę swoich aktualnych możliwości. Nie gorzej, nie lepiej, po prostu w miarę przyzwoicie, na przyzwoitym poziomie, ale na pewno to nie jest Kamil sprzed dwóch, trzech sezonów i prawdopodobnie ten Stoch już może nie wrócić, po prostu już ze względu na swoje możliwości, które wiek zawodnika po prostu będzie systematycznie coraz bardziej ograniczał. Dalej Macieko, 33. miejsce w konkursie. Poza pierwszą serią treningową, gdzie był poza 50, skoki po prostu stabilne. Trzecia dziesiątka. No i w zasadzie można powiedzieć, że skacze na miarę swoich aktualnych możliwości. Też dalej uważam, że to jest zawodnik niedoceniany. Zbyt bardzo są napompowane jego oczekiwania przez wiadomy sezon. A co do Huli, tym razem go nie uratowała niczyja dyskwalifikacja, nie skakał w parze z Jushiro Kobayashi, no niestety, 40. miejsce. A co do Jakuba Wolnego, no to niestety to wisiało w powietrzu. Pierwsza seria treningowa bardzo słaba, druga trochę lepsza, no ale niestety odpadł w kwalifikacjach. Bywa, trochę ten Oberstdorf mógł trochę zamydlić oczy. Co do Austriaków, no omawiałem Hubera, omówiłem Krafta, to teraz czas na resztę reprezentacji. Skończyła w trzeciej dziesiątce, Aschenwald zawiódł, 25. miejsce, to jednak jest zawód. Heibeck 28., Herl 29., też to są wyniki poniżej oczekiwań, zwłaszcza dla Herla, który był jednak po tym podium troszeczkę napompowano jego pozycję i ewentualną walkę o turniejowe podium i jak widać niewiele z tego wyszło. Leitner nie przebrnął pierwszej serii, przebrnął tym razem kwalifikacje, ale też szans za dużych na awans nie miał. Ashley Renzauer, no starał się, znowu trafił na Krafta i znowu się skończyło to bardzo podobnie, tylko że tym razem nie brakowało dziesiątych części punktu do bycia lucky loserem, tylko już też widać, że ta choroba u Austriaków jednak odcisnęła dość poważne piętno na ich dyspozycji. Norwegowie, było o Forfangu, teraz też troszeczkę o Johanssonie. Pozycja 14, wygrana pierwsza seria treningowa, Forfang był w niej drugi, a tak poza tym, no po prostu skoki na dobrym poziomie, aczkolwiek nie rewelacyjny. Miejsce też wydaje mi się odzwierciedlające jego poziom aktualny, mimo że początek sezonu był w świetnej formie, ale nie był w stanie tego udokumentować, a teraz właściwie jest w stanie udokumentować tylko swój aktualny poziom, który nie jest już tak rewelacyjny jak na początku sezonu. Tande, Daniel André Tande. Widać było po treningach, po seriach próbnych, że zawodnik odżywa. Wyniki na poziomie drugiej, a momentami pierwszej dziesiątki dawały nadzieję, że jest wielki progres i ten progres jest, ale ten drugi, ten finałowy skok, naprawdę to wyglądało wręcz dokładnie tak samo jak w Oberstdorfie, jak w Engelbergu. Znowu zbyt agresywne wyjście z progu, musiał korygować, obróciło nim i tak naprawdę nie był w stanie nawet tego wyprostować do końca lotu. 117 metrów i 30 miejsc, ponad 20-punktową stratą do reszty stawki.
Ringen i Ore prezentowali się trochę gorzej jednak niż w Oberstdorfie i też w Engelbergu. Czwarta dziesiątka bez szans na awans. Brawa dla nich za przebrnięcie kwalifikacji. Widać w tym dniu tylko na tyle było ich stać. Japończycy, oprócz Kobayashiego młodego, który zajął czwarte miejsce, oprócz Daikiego Ito, który zajął piąte miejsce, oprócz starszego Kobayashiego, który został zdyskwalifikowany, mamy jeszcze czterech innych zawodników, rozpoczynając od Keiichi Sato. Świetny pierwszy skok, naprawdę świetny, fantastyczny, 134 metry, pewny awans do drugiej serii. Drugi skok już niezbyt udany, 23 miejsce, ale brawa dla tego zawodnika. Kolejne punkty do Pucharu Świata dla zawodnika, o którym tak naprawdę jeszcze w poprzednim sezonie nikt za bardzo nie słyszał. 27 Yukiya Sato. No niestety, na to się zanosiło po treningach, ponieważ pierwszy trening 36 miejsce, drugi 33. Kwalifikacje co prawda 6, ale próbna tylko 46 wynik. I niestety, można było się tego spodziewać, jeżeli patrzyło się na treningi. I ewentualne szanse na osiągnięcie czegokolwiek, które już teraz Scotty też prysnęły. Dalej mamy Taku Takeuchiego, który zaprezentował się trochę lepiej niż w Oberstdorfie, ale widać jednak, że po tym upadku zawodnik troszeczkę stracił. W porównaniu z jego wejściem bezpośrednio z Pucharu Kontynentalnego do Pucharu Świata, no to tak naprawdę nie ma porównania. Dalej Naoki Nakamura, któremu już tym razem też nie zabrakło paru dziesiątych punktów, tylko po prostu już nie starczyło dość dużo na to, żeby dostać się do serii finałowej. Dalej Niemcy. Niemcy, którzy znowu wygrali dzisiejszą klasyfikację Pucharu Narodów, 168 punktów. Poza Geigerem, Schmidem oraz Eisenbichlerem, którzy znaleźli się w pierwszej dziesiątce, punktowali jeszcze Stefan Laje na 16 miejscu i Pius Paszke na 20. Cała krajówka plus Morisberg odpadli w pierwszej serii bądź w kwalifikacjach. Wygląda na to, że jednak troszeczkę ta forma od Bera, to z początków sezonu już troszeczkę od niego odchodzi i prawdopodobne jest, że nie tylko Freitag zostanie zastąpiony, ale właśnie też Morisberg, być może albo przez Luke Rota, albo Hamana, albo Raimunda, bo wydają się to być zawodnicy na podobnym poziomie, chociażby świetny skok Raimunda w serii kwalifikacyjnej i mimo tragicznych not i tak był w tych kwalifikacjach wysoko, a był to naprawdę świetny skok. I zobaczymy kogo, zobaczymy w austriackiej części turnieju czterech skoczni. Dalej mamy Słoweńców, którzy prezentowali się dzisiaj solidnie, ale bez szału. Peter Preutz dzisiaj 12, 8 nota drugiej serii, skok bardzo dobry, ale te problemy z lądowaniem mniej lub bardziej, dzisiaj mniej, ale jednak dają się cały czas we znaki. 17 Domen, 18 Zajc i 21 Laniszek poległ w rywalizacji KO. Rock Justin, a Bartol, no tym razem mu się nie udało przejść kwalifikacji. Szwajcaria. Peyer tym razem się zrehabilitował za Oberstdorf, 11 miejsce, 2 dobre skoki. Nie ma się za bardzo do czego przyczepić, na miarę jego możliwości. Dobry występ. Aman troszeczkę być może poniżej oczekiwań, 24 miejsce. Deschwanden 43, tym razem go nie zdyskwalifikowali w kwalifikacjach, a Dominik Peter tym razem nie dał rady. Nie przebrnął kwalifikacji, było blisko, ale niestety tym razem się nie udało. Dalej mamy Rosję. Rosja, która w tym konkursie była reprezentowana jedynie przez Kimowa, bardzo dobrze reprezentowana. Widać, że ten zawodnik, podobnie jak Kołdelka, też wraca, może nie aż tak oszałamiającym tempie jak wspomniany Czech, ale też te skoki w turnieju czterech skoczni prezentują się bardzo przyzwoicie. Trzecia dziesiątka, 22 miejsce. Bardzo pozytywny występ i na tym można zakończyć, ponieważ i Trofimow i Wasiliew przepadli w kwalifikacjach. Finom poszło dla odmiany masakrycznie źle. Ja wiem, że u nich jest brędza, ale tak złego konkursu, czy też raczej jego braku, nie było już od jakiegoś czasu. Byliśmy jednak przyzwyczajeni, że przynajmniej jeden Fin, a zazwyczaj dwóch, a czasem nawet trzech, przechodzi kwalifikacje. Że nie zawsze było tak jednak, że ten Alto był osamotniony w konkursie. I co prawda ten drugi, czy to był Nusianen, czy Alamomo, czy Mette, no to nie skakali na zbyt dobrym poziomie, ale jednak było po dwóch, a teraz no to po prostu aż trudno coś o tym powiedzieć. Wszyscy Finowie w siódmej dziesiątce, rozumiecie to? W siódmej dziesiątce. Bez szans, daleko, daleko, nawet od tej pięćdziesiątki. Oczywiście, Alto trafił na bardzo słabe warunki, no ale jednak od tego zawodnika wymagałbym, żeby nawet przy tych warunkach był w stanie nawet gdzieś tam w tej piątej dziesiątce awansować do konkursu, a tak, no to nawet przy tej bryndzy, co jest teraz, konkurs, czy też jego
kwalifikacje do niego to jest najgorszy występ Finów od naprawdę długiego czasu. O Czechach. Czesi awansowali w Pucharze Narodów dzięki fantastycznym, no fantastycznym, po prostu dobrym występom Romana Kołdelki. Wyprzedzili kraje ze Stanów Zjednoczonych, czy to razem, czy to osobno. Dobre kwalifikacje, trzech zawodników przeszło te kwalifikacje. Korzyszkowi niewiele zabrakło, 53. miejsce, ale już w konkursie, pomijając Kołdelkę, no to było bardzo przeciętnie. Sakala z Polaszkiem na ostatnich miejscach, więc tutaj Roman Kołdelka niestety był mocno osamotniony. Dalej mamy Amerykę Północną. Bickner dzięki 26. miejscu dogonił Kanadę pod postacią Boyklausa w Pucharze Narodów. Teraz obie reprezentacje mają po 14 punktów, są na 11. miejscu ex aequo w Pucharze Narodów. Co do samego Bicknera, naprawdę konkurs według mnie bardzo udany. Co prawda w tych niemal obojętnych warunkach dwa razy trafił na delikatny wiatr pod narty, czy tam bardziej można by to określić jako ruch powietrza pod narty. No ale umiał to wykorzystać. Dwa skoki powyżej 130 metrów nie wzięły się z niczego i nawet jak na niego te lądowania były całkiem niezłe. Oczywiście te noty odbiegały od standardów, jeśli chodzi o odległości, ale jak na Bicknera, no to naprawdę przyzwoicie, dobre zawody. Mackenzie Boyd-Klaus prezentował się słabiej, nie były to jakieś złe skoki, czwarta dziesiątka na pewnym poziomie jest utrzymane, ale zabrakło, po prostu trochę zabrakło. Może nie był dzisiaj jego dzień, ani nie miał szczęścia takiego do warunków jak Bickner, a o ich kolegach nie zamierzam się wypowiadać, bo to aż szkoda czasu. Kazachowie. Mówiłem poprzednio, że Tkaczenko zdało się ustabilizować poziom na regularne wchodzenie do konkursu, okazało się, że jednak nie. Słabszy dzień, po treningach się na to zanosiło. Niestety Tkaczenko nie awansował do konkursu i nawet dość sporo tego zabrakło. Muminow znowu trafił na kiepskie warunki, ale skok też tym razem wydawał się być średnio udany. A Władimir Zografski, no nie miał szczęścia, 51. miejsce w kwalifikacjach i dzisiaj go nie oglądaliśmy. Włosi. Dla Włochów wielka chwila, zwłaszcza dla Federico Cecconi. W końcu dostał się do konkursu i przy okazji okazało się, że jest lepszy od Insama, który po prostu, no aż można się złapać za głowę, jak ten zawodnik obniżył swój poziom i to nie jest przypadek, że tak tym razem wystąpił, jeśli chodzi o swój poziom sportowy, a oczywiście dla Federico wielkie brawa, nie jest to zawodnik młody, ale okazało się, że zawodnik, który dobrze występował w ostatnim Fiskapie, też może dostać się do konkursu, co prawda treningi na to nie wskazywały, ale wielkie brawa dla niego, zaprezentował się z godnością, nie był na ostatnim miejscu, więc wielkie brawa dla niego jeszcze raz. Jeśli chodzi o Estonię, no to Aigro nie rokował na to, że się dostanie do konkursu i faktycznie się nie dostał. Francuzi, to można powiedzieć, że sytuacja analogiczna co w Oberstdorfie, tylko młodszemu z nich zabrakło nieco więcej do tego, żeby dostać się do konkursu, a wśród Ukraińców to samo. Marusiak z Kaślebi, Ukraińczynki, ale Marusiak, nie wiem czy to jest kwestia pozycji najazdowej, ale musi coś poprawić, bo naprawdę jego prędkości na progu są dramatycznie niskie. On traci kilometr, półtora przy tej samej belce, co jest aż ciężko w to uwierzyć. I być może gdyby jakimś cudem był w stanie osiągać pełną prędkość, no to spokojnie byłby w stanie dostać się do zawodu. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.